Sportowe emocje pod koszem zapewnia Anvil, sponsor strategiczny klubu. Cześć, Adrian Bogucki z tej strony. Zaczynamy trzeci odcinek Fast Breaka. Wybraliśmy kilkanaście pytań z kilkudziesięciu, więc jestem ciekawy, co nam ciekawego napisaliście i zaczynamy. Kto jest swoim koszykarskim wzorem, ulubionym graczem? Pytanie od trzech osób. Tak od zawsze się wzorowałem na Kobe Bryancie, tak odkąd w sumie zacząłem grać w koszykówkę. Pamiętam, że kiedyś też mój dziadek przyniósł mi taką koszulkę jeszcze z numerem 8 Kobe'ego i to tak od tego się też zaczęło, zawsze go śledziłem, jego dobre mecze, jego słabe mecze, więc on był takim największym koszykarskim wzorem dla mnie. Jak trudne jest bycie z dużym człowiekiem na co dzień, ubrania, buty, łóżka w hotelu, podróże samochodem, autokarem, co najbardziej ci przeszkadza? Pytanie za Rozenek. Więc do wszystkiego tak naprawdę się przyzwyczaiłem, jeśli chodzi o ubrania, buty, takie rzeczy, że po prostu wszystko teraz można znaleźć na internecie, tak? Więc do wszystkiego jestem przyzwyczajony, tylko po prostu trzeba czasami pamiętać o futrynach, żeby zaraczyć głową, a tak to wszystko okej. Jak radziłeś sobie z podróżami po Polsce, gdy grałeś w Krośnie? Oglądałeś filmy, czytałeś książki, grałeś w pokera? Pytanie od Rafaello. A więc sprawa z podróżami z Krosna na przykład do Szczecina wyglądała tak, że wyruszaliśmy o 20 lub 21, żeby jechać przez całą noc, więc tak naprawdę chwilę po prostu jeszcze pogadaliśmy, porozmawialiśmy z chłopakami, później po prostu każdy szedł spać, miał każdy swój jakby materac dmuchany, więc budziliśmy się nad ranem, załóżmy o 8 albo o 9 i potem szybko do hotelu. Lekka drzemka i na trening. A to jak były krótsze podróże, które na przykład trwały 8 godzin, bo to jest naprawdę krótsza podróż tam w Krośnie, to jak jechaliśmy do Ostrowa, teraz wzięliśmy ze sobą taką grę, taką planszówkę, co się nazywa się Talizman Magia i Mecz, coś w tym stylu. I przez 8 godzin graliśmy w jedną grę. Cały czas po prostu to była jedna tura, gdzie graliśmy przez 8 godzin non-stop i skończyliśmy dopiero grać, jak przyjechaliśmy na halę do Ostrowa. Czy zawsze wyróżniałeś się wzrostem wśród swoich rówieśników? Czy być może w pewnym momencie wystrzeliłeś w górę, czy twój wzrost to wynik genów? No oczywiście wynik genów, ponieważ moja mama miała 1,80 m około, mój tata około 2, więc po prostu to bardziej tak genetycznie. Najgorszy i najlepszy przedmiot w szkole? Pytanie do Miłosz. To najgorszy to na pewno matematyka, a najlepszy to oczywiście WF, więc zawsze odkąd zacząłem chodzić do podstawówki, zawsze miałem duży problem z matematyką, a WF zawsze mi sprawiał przyjemność, więc dlatego taki wybór. Czy masz jakieś nawyki przesądy, czy na przykład skarpetki na lewą stronę podczas meczu, albo ta sama playlista w telefonie? Pytanie zadał Mati. Oczywiście drzemka musi być obowiązkowa przed meczem z półtorej godziny albo godzina co najmniej. No i później tak naprawdę kawusia, słuchanie tych samych piosenek. Głównie to jest, znacie, mój ulubiony raper Paluch, więc po prostu tak motywuję się przed meczem, skupiam się na meczu. I wtedy wychodzę, zazwyczaj się spotykam jeszcze z Andrzejem na skrzyżowaniu przed halą i lecimy na mecz. Co pozwala zapomnieć ci o przegranym meczu? Pytanie zadał Matin. A więc po prostu jestem tego typu człowieka, który aż tak bardzo nie ubolewa po przegranym meczu, ale też aż tak bardzo się nie cieszy po wygranym meczu, więc po prostu próbuję o tym nie myśleć. Zawsze rozmawiam o meczu z moją dziewczyną, która wszystkie mecze ogląda praktycznie. Później po prostu próbuję się trochę zrelaksować, typu odpalam FIFA na PlayStation albo jakaś gra wideo i słucham muzyki i po prostu próbuję o tym meczu po prostu nie myśleć w ogóle. Wiadomo, przychodzi też czas na analizę tego meczu na drugi dzień, więc wtedy po prostu bardziej o tym myślę, widzę jakie błędy popełniłem i próbuję po prostu je naprawić na następnym meczu. Jak dużo jesz? Twój ulubiony posiłek? Piotrek Nowicki zadał to pytanie. To jest mój ulubiony posiłek, to makarony głównie. A jak dużo jem? Próbuję normalnie dosyć jeść, nie wymyślam jakiejś dużej ilości, dużej porcji posiłków, więc wydaje mi się, że jak na swój wzrost i na swoją wagę po prostu to są normalne posiłki. Nie wiem oczywiście tak dużo jak Artur Mieczarek. Dlaczego wybrałeś obecność w tegorocznym drafcie?
Dlaczego nie wycofałeś się, gdy mogłeś? Ostatecznie nie zostałeś wybrany. Czy to zmienia twoje plany na stawienie? Pytanie od 5 osób. A więc do draftu można się zgłosić tylko 2 razy w życiu. I to było moje drugie zgłoszenie do draftu. W pierwszym się wycofałem. W drugim myślałem, że będę miał trochę więcej szansy, bo też zgłaszałem się jakby przed tą całą pandemią koronawirusa, gdzie były w planie różne treningi jeszcze w USA, z drużynami w NBA. Więc byłem tak do tego nastawiony, że też miał być obóz, znaczy camp w Treviso. Więc to cały czas myśleliśmy z moim agentem, że to się wszystko odbędzie, tak? Że to się jakby ta sprawa z koronawirusem ucichnie trochę, wszystko będzie normalnie. Ale jednak było jeszcze gorzej później. Więc po prostu stwierdziliśmy, że i tak jak to jest mój drugi raz, drugie zgłoszenie do draftu, to po prostu zostanę w tym drafcie i po prostu nie opłaca się wycofywać z niego, bo nie ma nic po prostu do stracenia. I to nie zmieniło w moich planach. Moje plany są dalej takie, że żeby spróbować się dostać do najlepszej ligi na świecie. I nastawienie jest takie, że po prostu trzeba ciężej pracować jeszcze i zobaczyć, co czas przyniesie. Jak ci się gra przy pustych trybunach? Zgodzisz się, że łatwo komunikację, ale trudniej motywację. Pytanie zadał Franek Podłoga 2009. Tak, na pewno jest łatwo komunikację w trakcie meczu, ponieważ możemy się jeszcze lepiej komunikować w trakcie meczu, wszystko słychać, tak samo na pewno słychać wszystko w telewizji, więc na pewno jeśli chodzi o to, to jest łatwiej. Ale trudniej motywację też racja, bo na pewno kibice tutaj w Włocławku by się bardzo przydali w trakcie na przykład takich naszych słabych momentów w trakcie meczu, więc naprawdę jeśli chodzi o to, to jest czasami też dramat, bo czasami aż potrzeba takiej motywacji, takiego krzyku od kibiców, więc o to na pewno jest trudniej. Idziesz ulicą, zaczepiają się dzieciaki, żebyś poruszał z nimi, decydujesz się, czy tylko selfie i wracasz do swoich spraw, kibic fan. Zaraz to pytanie. Więc na pewno zależy od tego, ile mam czasu w trakcie tego spotkania, na pewno gdy mam sporo czasu, to decyduję się na jedno i na drugie, więc a gdy po prostu muszę szybko gdzieś podejść, bo jest ważna sprawa, po prostu szybkie selfie i wracam do swoich spraw. NBA czy FIFA na PlayStation? Pytanie zadał X-Ray. FIFA, bo na pewno FIFA w NBA ostatnimi czasy w ogóle nie gram. Chociaż gdy gram w FIFA, to często się bardziej denerwuję i nie mam w nic ochoty zagrać wtedy. Chyba, że ostatnim czasem jeszcze pogrywam w Assassina nowego. To wtedy tak na odstresowanie od FIFA odpocząć trzeba trochę i może wtedy wracać do FIFA. W całej karierze w PLK dałeś tylko jeden rzut za 3. W zeszłym co do niej wiadomo. Czy to oznacza, że po prostu nie lubisz tego elementu? Pytanie od Rafaela. Ja bardzo lubię rzucać za 3 punkty, więc po prostu też wynika to z danej sytuacji na meczu, tak? To nie jest tak, że po prostu wyjdę od razu 30 sekund, będę trochę pobiegam i od razu rzucę za 3 punkty, tak? Bo to jest bez sensu taki ruch według mnie i to na pewno nie pomoże drużynie. Inaczej też jakbym ten rzut trafił, tak? Ale tak to wiem, że ćwiczę cały czas ten element, wydaje mi się, że to jest coraz lepiej. Więc może pewnego czasu tam coś tam przysmaruje na meczu i będzie wszystko ok. Idealne wakacje, tajska wyspa czy wędrówki w Bieszczadach? Pytanie zadał Mike99. Wybieram tajską wyspę, żeby móc po sezonie dobrze odpocząć psychicznie, zrelaksować się przed następnym sezonem. Trochę poleżeć sobie na plaży, na leżaczku, żeby móc po prostu być następny sezon dobrze przygotowany psychicznie i zrelaksowany. Jakie masz hobby poza koszykówką? Pytanie zadał Miłosz. Jest takie moje drugie hobby to jest też gotowanie. Uważam, że naprawdę potrafię dobrze przyrządzić różne dania. Wszyscy są zadowoleni, gdy gotuję, więc można się też spytać Andrzeja, bo kilka razy go zaprosiłem na jakąś kolację, więc ocena też należy dla niego. Popisowe danie? Makaron jakiś dobry. Zawsze coś wymyślę ciekawego z tego, co mam w lodówce, więc wydaje mi się, że różnego typu makarony. Czy czujesz presję gry w Anwilu Włocławek, czy presja w Włocławku to prawda, czy fałsz? Podobne pytanie od 3 osób. Aż takiej presji nie czuję, chociaż wiem, że kilka osób na pewno odczuwa dużą presję. Po prostu dla mnie to jest też zaszczyt grać w takim klubie.
Wiesz, też po prostu nie odczułem aż takiej presji, żeby to mnie jakoś łamało psychicznie. W trakcie meczu, w trakcie treningu, czy po prostu w trakcie każdego kolejnego dnia. I wydaje, czy presja w Sławku to prawda, czy fasz, to zależy też od osoby, tak? Niektóre osoby mogą bardziej odczuwać tą samą presję, więc to na pewno prawda. A niektóre osoby po prostu skupiają się na sobie i też robią to, co muszą, więc zależy też od osoby. Musisz wydać swoją miesięczną pensję w ciągu jednego dnia. Co kupujesz? Mike99 zadał to pytanie. Aktualnie chyba bym nakupował dużo PlayStation 5 i potem je zaczął sprzedawać. Bo jak zobaczyłem, że niektórzy... Ogólnie cena PlayStation kosztuje 2400, a można je sprzedać za 4000, więc to niezły profil jest z tego. Więc naprawdę bardziej takie... Bardziej to, po prostu bym kupił to, żeby po prostu potem mieć z tego duży profit i kupić sobie co innego. Jak zaczęła się twoja przygoda z koszykówką? Szymon Koprowski. A więc przygoda z koszykówką zaczęła się tak, że na początku po prostu z moimi kolegami zawsze sobie graliśmy też w piłkę nożną i też czasami w koszykówkę, bo od razu boiska były obok siebie na szkole podstawowej, do której chodziłem. I niektórzy już chodzili wcześniej na koszykówkę. I cały czas mnie namawiali, żebym po prostu z nimi poszedł. I to tak zaczęło się w drugiej klasie podstawówki. To były takie bardziej SKS-y, bo to było takie też łączone z dziewczynami. I tam po prostu na początku chodziłem i potem mój kolega, który razem ze mną chodził, przeszedł do Polonii Leszno. I też mnie namawiał mnie cały czas, żebym poszedł. To zajęło tak z 2 lata, do namawiania, żebym poszedł do Polonii, a nie tam u tego trenera, gdzie wcześniej trenowałem, u Cezarego Cieślaka. I w końcu poszedłem do tej Polonii i tam po 2 dniach od razu tam zacząłem, tam zagraliśmy mecz akurat i wyglądało to tak, że zbierałem piłki i po prostu podawałem jak z linii bocznej z autu w piłce nożnej, tak, do tego też byłem przyczelny przez granie w piłkę nożną. No i tak to się zaczęło. Dziękuję wszystkim za pytania, mam nadzieję, że moje odpowiedzi się każdemu podobały, więc do następnego odcinka nominuję Iwicę Radicia, mam nadzieję, że też będzie śmiesznie i ciekawie, więc do zobaczenia na meczach. Życzę nam powodzenia w następnym meczu.